Natalia Kukulska ekscytuje się studniówka córki przedstawienie zamiast do drogiego lokalu, zdjęcia. Studniówka to podobno jedna z najbardziej pamiętnych imprez w życiu każdego młodego człowieka. Często bywa tak, że po latach wspomina się ją raczej jako popis dziwnych fryzur i nietrafionych kreacji. Na własnej skórze przekonało się o tym wielu celebrytów, którzy z nieskrywanym rozbawieniem wspominają dziś swoje studniówkowe loki. Gotycka Blanka Lipińska, skromna Dorota Szlegowska i elegancka Marta Zmuda Trzebiatowska. Tak gwiazdy wyglądały na studniówkach, stare zdjęcia. Ten wyjątkowy dzień jest dla wielu sławnych rodziców świetnym pretekstem do pochwalenia się w sieci swoimi wchodzącymi w dorosłość pociechami. Na pokazanie światu 19-letniego syna zdecydował się tydzień temu Paweł Malaszyński. Było to o tyle spore zaskoczenie, że na co dzień aktor bardzo chroni prywatność i rzadko wypowiada się publicznie o rodzinie. Paweł Malaszyński chwali się 19-letnim synem. Podobny do znanego taty. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Natalia Kukulska taś kiedy spilnie strzegla wizerunku swoich dzieci w mediach społecznościowych. Do czasu. W związku z balem przedmaturalnym córki Anny piosenkarka zapragnęła podzielić się z followersami kilkoma kadrami z uroczystego wydarzenia, które tegoroczna abiturientka zapamięta na zawsze. Wokalistka zamieściła na swoim profilu serię zdjęć. Jak wystrojona w elegancka, czarna sukienkę 17-latka celebruje ze swoimi rówieśnikami rychle koniec liceum. Fotografia Mani towarzyszy obszerny post, w którym celebrytka doceniła szkole córki za zorganizowanie uczniom skromnego balu zamiast hucznej imprezy. Studniówka na mojej ekstrawagancja były srebrne glany, które zalozylam do czarnej mini, zaczęła Natalia. Na studniówce mojej córki Ani, w kontraście do ogólnych trendów, zamiast drogiego lokalu, wykwintnego menu i DJ-a, przedstawienie, piękne, wartościowe piosenki wybitnych autorów wykonane grupowo. Zinscenizacja uczniów maturalnych klas. Mogła być inspiracja do matury z polskiego. Zostanę w głowie i w sercu na zawsze. Tak jak polonez zatańczony do dźwięków szkolnego pianina okraszony skrzypiacym parkietem. Niepowtarzalne chwile. Wzruszenie i wdzięczność. Coś się kończy, a coś zaczyna. Kropka. Nie tylko matura jest egzaminem dojrzałości. Anulku, piękne to było zakończyła. Przypadła wam do gustu studniówkowa stylizacja córki Natalii Kukulskiej?